Dobra, jedziemy z tematem. Witajcie serdecznie, Fox z tej strony. Kolejny odcinek drogi do Youngblood. Jestem akurat w nastroju, żeby zmasakrować kogoś, więc myślę, że ta gra idealnie nadaje się na mój obecny nastrój. Właśnie walczyłem z moim dostawcą telewizji. Jako, że niedługo czeka nas przeprowadzka, chcę sobie przenieść mój pakiet telewizyjny z jednego domu do drugiego, do nowego naszego miejsca. Po czym po sprawdzeniu szybkim pakietu okazało się, że zniżka, którą teoretycznie mieli nam zaaplikować na 18 miesięcy, przestała działać po jednym miesiącu. I właśnie próbowałem to z typem wyjaśnić i nie do końca to wyjaśniłem. Więc jestem wkurwiony. A to oznacza, że naziści będą mieli dzisiaj ciężki wieczór. Zatem miałem znaleźć baterię. Seth kazał mi znaleźć baterię. A raczej każe mi jeszcze raz. Shimshon. Shimshon Blaskowicz. You can go past this gate back through the factory, out the blue gate inside block 6 where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. That's lecha, Ingle. That's good luck. Shimshon Blaskowicz, coś mi ta grafika tutaj nie leży. Co jest grane? Znowu. No nie, jest ultra. Może mam oczy zjebane. Co również jest opcją. To jest bardzo możliwe. Okej. Okay. Dam, dam, dam. Noże 2? LOL. Nawet nie wiedziałem, że tak można. No dobra. Okej. Okay. Trzeba się przekraść gdzieś. A. Nie, zaraz. Tędy tu wlazłem. No kurwa, no shit, że zamknięte. Pierwsza zagwózdka. Jak znam życie i tą grę, pewnie będzie coś w suficie. Coś na zasadzie dźwignia. Witaj tato, ja też was pozdrawiam ciepło, całą Cebulandię i wszystkich. O, tu coś mi się pokazuje. Ale to nie tędy, a tu jest wyjście, dobra. No my chwilowo mamy tak pomiędzy bardzo gorąco, a nie do życia, także to by się zgadzało. O, jest wielki czerwony guzik. Ale właściwie wielki, wielki zielony guzik. Here we are. Camp command building. przydałoby się. Na szczęście jutro już będzie trochę chłodniej, co się bardzo przyda w zasadzie. Bo jutro jest sporo do zrobienia. Przygotowujemy się mentalnie do przeprowadzki, trzeba będzie wypierdolić stare meble i parę innych rzeczy, generalnie zrobić tutaj porządek, więc teoretycznie jutro ma być jakieś tak 15 stopni, więc taka bardziej do życia pogoda. Mam nadzieję, że... O, zamek. Witaj Kryop, siemano. Dobry wieczór. W ogóle myślałem, że tego streama dzisiaj nie będzie, ale się udało jednak. No, już mam pełny pancerz.
się zastanawiam, czy się po prostu skradać i faktycznie kasować tych Niemców, czy wbić się tam na pełnej kurwie z tymi nożami. Spróbujemy powoli i po cichu, ale jak znam życie i samego siebie, to nie będzie ani powoli, ani po cichu. Oj! Myślę, że to trochę widać w sumie. A. Okej. Szyfry Enigmy. Proszę, jak się bawią Niemcy. Egzekucja dwójki zdegenerowanych morderców. Okej. O, jest klop. Kibel zamknięty. Nie będzie można nikogo przeszpilić na sedesie. Trochę szkoda. Ale. Mieliśmy chyba, zdaje się, iść na górę. Naprawdę tak patrzysz na okno i na książki? To wszystko? Trochę mizeria. Dobra. 40 helfa w kiblu. Lubię. Frau Engel tu kurde przesiaduje, no proszę, jakie tutaj ma się urządziła wredna suka. Okej, mamy dokumenty. Jeszcze coś ciekawego? Reaktywacja komórek ruchu oporu. Nie słyszałem. Któż mógł to zrobić? Kto taki? Szarik. To był bardzo zły szarik. Zły pies. Zły pies. What? Każdy jeden nożyk biorę. Rusztowanie. To chyba tędy trzeba iść. Tak, zakosiłem mu Michę z żarciem. Pedigree. Stary. Na tym podobno można całkiem długo jechać. Niektóre psy... W zasadzie niektóre psy jedzą lepiej niż niektórzy ludzie, więc... Nie oceniaj, Rocket. Nie oceniajcie. Ale zaraz, jeszcze miałem baterię jakąś podpierdolić. Na cholerę mi te papiery tak właściwie. Coś mi tu nie gra. Wbiłem się do tej komendantury. No teraz już tu nie wejdę. Aha. Nie, aha. Wciąż nie rozumiem. System bezpieczeństwa wieżyczki nie powinien. Muszę mieć problem z wejściem do komendantury obozu i znalezieniem akumulatora. No dobra. Z akumulatorem na jajach jeszcze nikt nie kłamał, jak to mówił. Cytując klasyka, że tak powiem. Dobra, to teraz tak na szybko. Następny nóż. Tu byłem. Co to jest? Kurwa, Azor! Jaki agresywny! Fuck off! Fuck off! Fuck off! O! Okej!
Frau Engel. No to okej. Okay. A. No dobra. Kumam. Nara. No, widać, że bateryjka jest tam. Ale naprawdę mam ją tak gołymi rękami? Wiedziałem, że tak będzie. Kryop, prawie zasnąłem na live sesce. Myślałem, że mnie chuj strzeli. Oho. Przyszła Frau Engel i Bubi. Krop, z live ze Star Citizena wyglądało tak, że przez godzinę typy rysowały statek w Photoshopie i to było naprawdę smutne. Widzę, że mój dostawca telewizji wciąż nie odpuszcza i próbuje mnie przekonać. To będą ciekawe rzeczy się działy. Ups. Chyba powinienem był coś wcisnąć, prawda? Tak to po prostu robot przyszedł i mnie zabił. Zapomniałem, że tu cutscenki są interaktywne. Okej. Okay. Set. Akumulator. Właśnie. Tak miało być. A że live na siłę robią, to prawda. Lando wyglądał tak, jakby miał dość życia, naprawdę, jak tam... Hostował to. I patrzcie teraz, co się stanie z Frau Engel. Hello. You will die like vermin. I will hunt you down. The earth have a fight. Your skin shard. Your fats rendered. Your kind exterminated. And I will feed your flesh to the furnace. Well. No i dobra. Tak, wskakujemy i lecimy. No, w tym przypadku zdecydowanie za dużego. Więcej niż mogła przeżyć. Crash with the gates, ok. Działko. Pif paf. Kurwili mnie. Da-da-da-da-da. Jak przyjemnie.
popełnili błąd i po prostu kurwili niewłaściwą osobę. A jakim cudem on... Zresztą... Mi się rakiety nie załadowały trochę. Teraz się załadowały. No! I to rozumiem. Teraz pytanie, którą bramą? Chyba tędy trzeba. Można nawet pozbierać trochę pancerza z tych rozjebanych. A ja mam co robić? Osłaniaj ucieczkę. No dobra, osłaniam. W ogóle jaką on ma kierownicę, jak w Romecie, kurwa. Coś czuję, że tu jeszcze problemy przyjdą. Którą bramę? Ci tutaj uciekają, ale jak ja mam... Oho. Ale się wkurwili. Znaczy z jednej strony rozwalam im całkiem funkcjonalny obóz koncentracyjny, ale no come on. Olera. Naroiło się ich tu. Misio pysio. Okej. Chyba będzie wszystko. Shimshon, odjeżdżamy. Zgubiłem się. Dobra. Udało się, nie było źle. Frau Engel jeszcze żyje. No nie? Musiały bardzo precyzyjnie między otwory właśnie. Słuchajcie tego, to jest... What do you do? Do you pray? No, no, Mamali, we don't pray. We invent things. Żydowscy wynalazcy z ogniwami jądrowymi. Anything you've ever seen or imagined. And highly dangerous in the wrong hands. The Nazis found our safekeep. The
They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But it wasn't our only safekeeper. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge stacked high, magnificent inventions, things that to you will seem like magic. Now, I can open for you the gates to such a place. Getting there will be a challenge. What will it take? Well, the safekeeper's hidden deep below the Atlantic Ocean. A no tak, oczywiście, że deep below. A U-boat, capable of great depths, that's all. We cannot just walk up and steal a gosh darn Nazi U-boat. I know how to get a U-boat, but for my plan to work, I need this thing operational. Can you do it? I'm an Amadeus Chichot engineer. I can do this in my sleep. Good. We will need some additional features on it. Additional features. Blaskovich, help him out, sir, if you'd be so kind. Dobra, no to standardowo, naprawiamy łódź podwodną. Mr. Blaskovich, I will need some welding equipment. Spawara. Nie. To jest coś nowego? Aha, bo to są te rzeczy, które ja zrobiłem. Bombatę leży, śpi. Ania nie chce ze mną gadać. Spróbujemy pozbierać to jowo. Klaus nie chce gadać. Jaya nie widać. O. Don't be touching my baby girl without permission now, soldier man. You just stick to them guns and the Nazi killing. What about you? Why don't you step up and join the fight? What fight? Your fight? You took your orders from the man. The US motherfucking government, man. What a trip. The war came and the man came calling. He sent my daddy to war and he did not return him. The bombs fell on our great cities and the man ran scared. Yeah. Motherfucking gave up, you know? Huh. Nazis asked him to get down on his knees and the man was all too happy just to pucker up and start kissing Nazi ass like it was the most natural thing in the world, you know? I had to cross an ocean to get away from that place. They were throwing me in the gas chamber just like they did all the others. None of that has anything to do with me. That's not the America I fought for. Really? I was little. My mother wanted to take me to the picture show, but we had to go in through the fucking colored entrance. I wanted a hot dog and a lemonade, but the sign says we don't serve Negroes in this establishment. No. You're a patriot? Blue-eyed, jarhead, motherfucking Nazi-killing patriot that you are. You're still a fucking puppet to the man. You're exactly the kind of guy they ordered in come luncheon time. You don't get it, do you? Before all this, before the Germans, before the war, back home, man, you were the Nazis. Zajebą, dokładnie tak. Be careful what you call me. Violence. Language of the man. Can't you see? We're all just brothers and sisters now, aren't we? Filozofii się im zachciewa. Hey, soldier man. You play? Ciekawe. Jakiś ostry sos zrobi. Ciekawe o co chodzi. Dobra, muszę zniknąć na momencik. Dobra, wracamy. Jakieś niezłe LSD. You're tripping, homie. In that moment, I glimpsed what a free mind can accomplish. With this world, patrzcie się na to. To jest dobra scenka w sumie. I was on a ride no one else had taken. LSD. I was at the feet of a god.
jak Big Lebowski. I tydzień później budzimy się na podłodze w jakimś garażu. Dobra, może nie, ale... Kolejna figurka z ulepszeniem pancerza. Ej, która to już? Jest jakim sporo ich tu jest. Okej, to było. Okej. To jest nic. Zobaczysz, co będzie w drugiej części, jak będziemy grać. Spoko, wcinaj sobie fasolę. Nie. Okej. Tu jakieś sceny miłosne. O, Boris jakiś. Ale to chyba nie nasz premier. Przynajmniej nie wydaje mi się. Spawarka dla... Sebastian, tak. Poszukamy obrączki. Pewnie za to też będzie jakiś bonus. Ktoś się dokształcał. Czyli szukamy spawarki, szukamy obrączki. Na szczęście ta baza w pierwszej części nie jest jakaś mega duża. A, wcinaj sobie swoją fasolę, nie ukradnę ci. Najpierw pójdziemy na górę, zobaczymy. Max? Hello. Co tam u niego ciekawego? Obrączki jak nie było, tak nie ma. Spawarki zresztą też. Filomena, what? Wait. Tu coś... A, to były tylko rzeczy na ścianie. Higiena dotyczy wszystkich. Okej. Coś wisi nowego. Atak na kamieniołomy, wapienia w Bielicy. Tak, to byłem ja. Wszystko poszło w diabły. Zaktualizowano mapę. No nie widzę, żeby się coś zmieniło. Klop. A, jest i obrączka. Była w kiblu. Ciekawe, dlaczego akurat tutaj? Czy tu się coś zmieniło? Broad welder, Wyatt. Oh, for Christ's sake. Czyli prawdopodobnie spawara jest gdzieś na dole. W hangarze. Witaj, Mira. Cześć. Czat ci nie działał. No to bardzo smutne jest. Mam nadzieję, że czat wyciągnie z tego wnioski i przestanie odpierdalać taki szajs. Gdzie ja zostawiłem tą kobietę? Ale na ten czat dużo ludzi narzeka ostatnio. Alerys też narzekał u ciastka, że czat nie robi tego, co robić powinien. Złota waza? Warto było. No problemo. Idziemy szukać Wyatta. Wyatt będzie w hangarze siedział. W ogóle coś tu jeszcze jest? Płyta. No nie wiem. You go there, you never come back. It's all thanks for the big guy.
Let's go get sexy. It's him. It's me. Żadne tapsy, obrączkę jej oddałem, bo zgubiła w kiblu. Dosłownie zgubiła ją w kiblu. Wygląda jak Cezar. Jest Wyatt, ze spawarką. Hej, żołnierzu. What's up, Captain? Looking for the welder. You seen it? Oh, yeah, I was attempting to fix the broken railing over at the secret fountain entrance and I dropped the welder in the water. I haven't gotten around to fishing it out yet. Maybe you could give it a shot? Look by the secret fountain entrance, Captain. I dropped the welder in the water. Kurwa, wrzucił spawarkę do wody. No, no kretyn. Zaraz. Gdzie? Serio. Nie, jest ok. Pam, 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 pam. Dziwnie to pokazuje na tej mapie. Tak jakbym miał wyjść z kwatery głównej? Tędy? A przecież tamtędy się nie da. Sorry, pal. Don't mean to, you know, derail your train of thought, but I need to get through that door. Fuck, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? Jay would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not, or maybe... Bombatę to też jest niezły kozak. World changing. No matter who you are, what you're made of. Thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind, make it through to the other side. And kill all the Nazis. And kill all the Nazis. I would drink with you. Jeszcze nie uzgodniliśmy, ale będę musiał sobie przygotować jakiś jakiś spis. Przykleję sobie taką tą żółtą karteczkę na lodówkę, nie? A pierdolę, to jest tak właśnie, to jest najgorsze, jak chcesz zaprosić ludzi, którzy mają jakieś diety, wiesz, albo chcesz wyjść po prostu na miasto i ten jest weganem, ten jest na keto, ten kurwa nie toleruje glutenu, ten nie toleruje chuj wie czego, a ups, nie tak miało być, jednak ostatecznie wychodzi na to, że nic nie jesz, albo po prostu idziesz na szklankę wody. Okej, okay. Jest i spawarka. Tak, bo ja niby umiem keto serniczki robić. Rocket, please. Się nie znam na takich rzeczach. No, dzbanek wody dostanie. I tyle. Coś tu było. Żadna konspiracja, tylko Rocket po prostu siedzi w domu rodzinnym w Krzyszkowicach, dlatego pisze z konta mojego ojca. Tak po prawdzie. A pewnie wszyscy tam siedzą. Pewnie by się nie przyznał. Cicho, ciemny. Dobra, mam inną kwestię. Wylazłem tutaj i co teraz? Aha, okej. Very nice. Hej. Rodzinny stream. W naszej rodzinie to wiesz. Stroboskop. O jebne. Dodałem sobie stroboskop do lasera, ale co to znaczy? Okej. Cokolwiek. Na zdrowie. Też bym się chętnie czegoś napił. Ale mi zostało nam w domu jedno piwo, które trzeba było wypić na spółkę. Tak dalej pójdzie, kurde, i temperatura nie spadnie, to jeszcze po jakiś zimny browar skoczę dzisiaj. Chyba mam iść tam.
Nie. Zaraz, super beton. Ej, tu jest takie ładne pomieszczenie, w którym nie ma absolutnie nic. A, jest ładowara. A skoro jest ładowara, to coś czuję, że ten mój mały stroboskop się przyda. Okej. Dużo ładowarek. Ale tej już ostatniej nie mogę zrzucić, a to oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że po naciśnięciu tej wajchy... Oczywiście, że tak. Wypierdalać! O, jasne. Jak ja niby mam to zrobić? Nie, no Rocket, no jak możesz nas podejrzewać o takie niecne plany tutaj? Może ja mam im to zrzucać na mordę? O, tak miało być. Spaliłem to. Mogłem po zabiciu tego pierwszego od razu. Ale w sumie widzieliście to? Laser ściągnął tego wielkoluda Ybersoldatem prawie że od razu. Kilka headshotów. Natomiast ten wielki zajebisty minigun wcale kurde taki silny nie był. Więc robimy to tak jak robiliśmy to wcześniej. Pozrzucać sobie szafki. Podładować. I zajebać! Pyk. Porobione. Teraz trzeba tego drugiego jakoś przeżyć. No kurwa. Nie, a zresztą. Pieprzyć to. No, tak miało być. Hehe. Myślę, że przepaliłem mu znacznie więcej już teraz. Pozbieramy pancerz z gościa. I to tyle. Nice. Nie biorę nawet tych obrotowców, nie ma sensu. Ten laser jest znacznie potężniejszy. Dobra. Co to było? Co? Aha. Zaktualizowano mapę. To będzie dobry dialog, coś mi się wydaje. Sąsiadka. Oho.
Malwosy był strażnikiem matki. Kablowanie. Ja pierdolę. Panie oficerze. Hello. O, jest i płyta. Karl and Karla. Nie wiem co powiedzieć. If you're going to San Francisco. Good, good, very good. Trochę im tu ściana kruszeje. From Paris to Berlin. Ten kawałek też kojarzę, ale to trochę młodszy już. O, jesteśmy w domu. Tak, tak już. Gdzie ten kurwa Sedi z powarka? Nie, no nie da się zaprzeczyć, że jesteś. Oczywiście, że tak. Masz swoją spowarkę. Would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track the thing. Like I'm a goddamn errand boy. Blaskowicz, kurwa. No, kawałki są bardzo ciekawe. Do you have a moment? Do you have a moment? Doesn't matter, have sex. Nawet Matka Boska spadła ze ściany. Nie mam pytań. Witaj, ciastku. Miło, że wpadłeś. Kończcie już, kurwa. Ej, dzięki za host. Ciastek zawsze wie, kiedy przyjść. Ale to tak od razu, nawet naprawdę, nawet nie minęło 6 sekund. Na razie to będę miał bardzo wkurwiającą misję. Nie lubię tych pod wodą, są straszne. Okej. Nie. Good luck, Blaskowicz. Blaskowicz. Czyli praktycznie rzecz biorąc mam podwodną motorynkę. Muszę się tym przejebać przez kanały. Właśnie, only source of oxygen, dokładnie tak. Więc mogę z tego wysiąść. Okej, wszystko fajnie, ale mam tylko kosę i nie mogę tutaj użyć absolutnie nic więcej. A nie, mogę używać tutaj laserwerka pod wodą, tylko i wyłącznie w formie spawary, nie mogę strzelać. You are right.
Half-Life? No, jest to jakieś tam porównanie, powiedzmy. Ale Half-Life był troszeczkę straszniejszy, myślę. Taki bardziej był ten element niespodzianki tam w tym Half-Life'ie. Tutaj nie, tutaj jest po prostu masakrowanie nazistów. Boże, blasko na wspominki mu się zebrało znowu. I przygniotła mnie brama. Hello. A, mycie naczyń. To jest ta jedna czynność, jedyna. Powiem ci, ciastek, jedno. Jak szukaliśmy teraz domu na wynajem, to staraliśmy się naprawdę znaleźć taki, żeby miał zmywarkę. Znowu się nie udało. Więc nawet trzeba będzie myć ręcznie. Nie jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Kiedyś się dorobimy czegoś swojego, to naprawdę będzie zmywarka, bo to... No nie jest w standardzie, niestety. A tak, ona... O, jeszcze raz. Ramona writes, May 11th, 1940. I've only been Ramona. Home for 3 days, and now the Nazis have arrived in town. They killed Jakub Brozek. He was shot in the head. Jakuba Brożka zabili. Rozumiecie to? He taught me how to French kiss. I'm going to do something about this situation. I'm going to do something about this situation. Tak, i tak oto jej siostra Ani, czy tam kuzynka, czy kim ona tam jest, zaczęła sobie na własną rękę modelować nazistów. Bo ją wkurwili. W ogóle jak to ten romet się tutaj obraca, to jest dramat. Powinienem płynąć tam w prawo, ale nie popłynę tam w prawo, spróbujmy się tu rozejrzeć. Tu jest niby jakieś wyjście, wejście, bingo, bango, bongo. Ale... Nie, jednak tu nic nie ma ciekawego. Przynajmniej na razie. Nie ma opcji, żeby się tam dostać. Ale widok ładny swoją drogą. Jak na rozwalony kanał. Tak klimatycznie. No nie, Brożka zamordowali. Ja też nie kapuję. A on nie grał dla nich w którymś w klubie nawet? Nie wiem. Nie, tak właśnie myślałem. My im? Chyba nie. Czy może się kiedyś zdarzyło, ale prawdę mówiąc nie wiem. Mira, ja jestem facet i też się nie znam na piłce. Szczerze mówiąc, mam to naprawdę gdzieś. A, właśnie, dziura. Znaczy, brakuje łopatki w wirniku, więc trzeba zrobić tak. Żeby było dobrze. I chyba jest dobrze. Chyba. Myślę, ciastek, że aż tak daleko w przód nie ten. Ale zresztą w sumie. Jak dla mnie bierę. Zmień położenie... Czego? Ale już zmieniłem. Naprawdę muszę to robić jeszcze raz? Naprawdę. Ja pierdol. Dlatego nie lubię tego etapu. Wolałbym po prostu mordowanie. Nazistów. W tym przypadku. Aha, czyli potrzebujemy tutaj więcej wody. Myślisz, Rocket? A właśnie, ciastek, bo ty nie wiesz, Rocket jest dzisiaj incognito i pisze z konta ojca. Myślę, że to przywrócenie Unii z polsko-litewskiej
Chyba nie miałoby sensu teraz, bo to Litwa by na tym bardzo skorzystała, a my to już tak nie bardzo. I notatki. All the way to the top. Jest all the way to the top. Witaj, Alerys, cześć. Powitać. To jest ciekawe, tu jest woda teraz dobita na full. A tu nie? What? Okej. Plum? Czy to mina? Ej, to mina, mam pomysł. Odblokowałem minę. Zaraz, zaraz. To jebnie. Jebło. No, dobra, okej. Mina numer 2 popłynęła. Trzeba by się odzyskać swojego Rometa. Pierdut. Nie no, fajne. Właśnie, z tym zomboidem to trzeba się faktycznie będzie ogarnąć i sobie save'y pokopiować i tak dalej. Znaczy no, zrobić tak, żeby było dobrze. The Nazi appears to have a very high opinion of his mother. I learned this as he was bleeding to death at the end of my knife in the outhouse next to the bakery. Right. Po kolei. May 12, 1940. Już nie wiedziałem, że mam cztery te wpisy. Over the police station. They're asking local people to volunteer for service. I'm going to volunteer. Chciałbym przypomnieć, znowu idziemy ekspić. Kroket. Szukałem ochotników, zgłoszę się, okej. Okay. May 18th, 1940. Daytime, I care for the sick working at the asylum. On the evenings. Wieczorem idę do miasta przygotować kolację dla Hitlerów na posterunku. Chyba jej ufają. Czyli to o niej był ten artykuł na samym początku gry o osobie, która tam potruła Niemców w małej wsi, czy jak to tam. What I'm about to do will be a learning experience. June 25, 1940. I learned this as he was bleeding to death at the end of my knife in the outhouse next to the bakery. Muti, Muti, he whimpered. My hands were shaking. Nearly dropped my knife. I had told him I would kiss him, and he let me lead him outside into the night. Jakaś zimna morderczyni. Ale tak trzeba czasami. Zwłaszcza z nawiolami. Właśnie, Rocket, jak tam twoja walka o lepsze jutro, albo raczej o wolne jutro? Czy o wolne cokolwiek w zasadzie? W sumie dzisiaj pewnie nic nie wskurałeś, bo tak, ale... Ale współczuję, współczuję. Naprawdę. Aha, szyfry Enigmy, 3x4. Nie najgorzej, ale tu jeszcze jest podobno w kurwę złota, ja na pewno tego nie znajdę. Zazwyczaj to się czai pewnie gdzieś po jakichś kurde kanałach tam na dole. Też nie widzę tu jakichś złotych posążków. Tam coś jest i tam coś jest. O, kolejny pamiętnik. Uwielbiałem kiełbasy. His eyes rolled back, all white, yet he kept chewing. The cyanide I stole from my mother's cabinet. At times, I am struck with pangs of remorse. But then, I think of Jakub Brosek. Kiełbasa z cyjankiem zawsze na propsie.
Więc teoretycznie powinienem chyba płynąć tam. I właśnie dlatego tam nie popłynę. A Blaskowicz dalej wspomina. Kiedy miałem lat 19. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Tam mam wejść, zdaje się. Tam mam iść, okej. Skoro tam mam iść, to co się stanie, jak wskoczę w dół? Znaczy, jak wskoczę w dół, to już nie wyjdę. Pytanie jest tylko, czy to jest czegoś warte. No, nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Tam jest śmierć. A tu jest... No właśnie, co? Aha! Kolejne szyfry wojny. Skarby. Nice. Czyli generalnie warto się szwendać. No, eksploracja eksploracją, ale... Dobra, akceptuję ten wynik. Subtelnie, Blasko, bardzo subtelnie. Tesla. Jestem naprawdę ciekaw, ile jeszcze rzeczy Blasko przyczepi do tego lasera. Mam ukraść pociąg. Mam ukraść pociąg pancerny, co w logicznym ciągu poprowadzi nas do tego, że ukradniemy ubota. Tak, właśnie tak. Kradniemy pociąg po to, żeby ukraść ubota. W pociągu jest amunicja, torpedy i tak dalej. Jak ja mam stąd wyjść? Aha. Ale to tu wciąż... Magiczna krata. Hehe. O, macuchno. To jest ten brzydki etap. Ten etap, którego nie lubię. W sumie można to zrobić laserem, ale może spróbuję chociaż raz dla odmiany. Przekraść się. Ostatni wpis Ramony. 1941. I wish I knew how to use a gun. Aha. No to ciekawie, tak. Wykryto sygnał, no, dwóch oficerów. Fajnie, fajnie. Ale którędy tu by było najlepiej iść? Pamiętam, że tutaj był niezły hardcore na tej stacji. Swoją drogą, możemy sprawdzić... Nie tu. Możemy sprawdzić, jak wygląda sprawa naszych umiejętności. Żebyś wiedział, że prawie jak metro. Pochwana nóż. Zwiększ limit przenoszonych noży o 1. Zabójstwa z ukrycia rzuconymi nożami 4x5, czyli jedno jeszcze można. Wykonaj cichą egzekucję z przekroczonym poziomem życia. Zabójstwa z ukrycia wręcz lub na dystans. Okej. Okay. Dobra. Zabójstwo z zaosłony pistoletem, zabójstwa z zaosłony karabinem. Wykonaj serię 3 zabójstw pod rząd 2 karabinami szturmowymi bez puszczenia przycisku strzału. What the fuck? Opróżnij w pełni naładowany laser, trafiając za każdym razem.
ale niby jak. No dobra. Ej, szyfry Enigmy. Jak niby mam tam wejść? Kurwa. Nie wjadę tam. Cholera by was. Może tędy? Ej no, o. Dobra, teraz naprawdę delikatnie. Kurwa, zobaczył mnie. Nie chcę tutaj za bardzo rozpierdolu robić, bo jest oficer. Tak miało być, tak miało być. No to ładnie, to się szykuje gruba impreza. Widzę. Star Citizenowa. Popatrz. Dobra, zlokalizowałem pierwszego oficera. No to pany. Leżeć, szarik. Jak możesz? Wiesz co, Rocket, zepsułeś wszystko. O kurwa! Nie chciałem tego. Nie chciałem. O. To komu w drogę temu nóż w nogę. Trzeba znaleźć tego oficera teraz. Oficer jest po tamtej stronie akurat. Dawaj mi tu pancer, klaser, werfer, krampwagen. Nie wiem. Fajnie. Co to było? Co to było? Hans, nie przeszkadzaj. Gdzieś tu nóż wyrzuciłem przypadkiem. No patrzcie państwo. The fuck? Krzyczą. Nie przeszkadza, jak ja tu otwieram rzeczy. Oh, that's nice. Pora na małe akimbo w tym temacie. Jak to ci się nie chce? Wiesz co? Hańba, naprawdę hańba. Dobra, jakieś granaty wpadły, jakiś health. Teoretycznie chyba tam na górę powinienem iść, ale sprawdzimy sobie najpierw tutaj wszystko. O. Można? Można. Rocket, jak się inaczej nie da, to i na sumienie trzeba. Wieżek jest.
I tu powinien być shotgun jeszcze. Ale coś nie mogę tu wejść. Co jest? Ha! Granatem! Auschwasem! No nie mogę już wrócić. Coś tu jest nie tak. Blasko mi się gliczuje. Jest pan oficer. Był pan oficer. No jest nasz pociąg pancerny, trzeba mu tylko bramę otworzyć. Patrzcie, jakie fajne rzeczy tutaj przewożą. To wygląda jak coś, czego mógłbym użyć. Oh, really? Dobra, bierzemy shotguna. Trochę mało pocisków. Ciastek, widzę, próbuję wszystkiego. No popatrz, przelogowałeś się. Czego to się nie robi dla uciechy gawiedzi? Patrz, jakie pinapy Niemcy robią. Fajnie. Tylko wolność taki na ścianę. Dobra, tu gdzieś była sterówka. Oto to właśnie. Kupa rzeczy w tej sterówce. Okej. Dużo proszenia było, wiesz, Rocket? Tak, żebyś jednak się ogarnął, było proszenie. Okej, słuchajcie, teraz będzie autentyczna masakra. W najlepszym wydaniu. Przydałaby się lunetka jeszcze do tego. Achtung, granata! Tak źle, tak niedobrze. No dobra. Nie dobra. Teraz będzie dobra. O nie, wyszły te gnoje z trumny. W sumie to mi się chyba naboje skończyły. To mi się też skończyło. Jakieś pomysły? Shotgun? Wspaniale. Chciałbym się gdzieś wyleczyć. O, granat. Za dużo, za dużo. Ale jak dni myśleni z Rocket? Naprawdę Lady Punk przyjeżdża na dni myśleni? Raczej wątpię. Bardzo wątpię. Nie do wiary.
Nie o taką Polskę walczyłem. Dobra. Co ty mi tam? Chciałem mu odrzucić. Okej. Lepiej będzie po prostu tam do nich pójść chyba. Łatwiej w każdym razie. A, skrzynki się zrespiły. To jest dosyć ciekawe. Okej. Ale są puste. No, siema. Pełna bajera. No i jest problem. Pamiętam, że zawsze tutaj zaczynałem w tym miejscu. Co? Zakopower? Nie wierzę ci. Dobra, no to plejada gwiazd. Ktoś gra w DSC. Poważna sprawa. Może do Starindera dołączy, że on też lubi w DSC grać. Okej. Zabijmy najpierw wszystko, co jest na dole. Jeden ziomek. Cholera, nie o to mi chodziło. Okej. Z tej strony czysto. LSD też może być. Jak najbardziej. Okej. Szajs, komando. Teraz by się przydało trochę życia, chociaż w sumie 100 na 100 nawet mi jeszcze zostało trochę pancerza. Ale znowu stajemy przed tym samym problemem. Niby zabiłem wszystkich tam na dole, ale tu już nie mam HP. Zbroję stąd już podniosłem. Jedyne co mi pozostaje, to po prostu tam na pałę iść. Ale pożałuję tego. Dobra, trzeba spadać i z nimi walczyć partyzancko. Okej, wystarczy.
Gdzieś tu było ładowanie tych laserków. Aha, tam było ładowanie laserków, daleko stąd. O, wyszedł następny. A może ja nie muszę z nimi walczyć, może ja po prostu odjadę. What? Człowiek się za każdym razem uczy czegoś nowego. No popatrz. Więc teraz plan jest taki, żeby zamknąć Blaskowicza w torpedzie. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. Zamknąć Blaskowicza w torpedzie. Dobrze, że go kurwa nie wystrzelą. To będzie dobre. Jesteśmy na ubocie, ale to nie zwykły ubot. To jest podwodny lotniskowiec. To jest największy ubot, jaki w ogóle naziści mają. On dosyć ciekawą amunicję tutaj, odłamkową. Spróbujemy na tyle, na ile się uda po cichu się przekraść. Co do H. Oni jeszcze nie wiedzą. Jakim cudem on mnie nie zauważył? Jest to dla mnie niewiadomą. Dobra, to tyle. Te odłamkowe pociski do strzelby są rewelacyjne. Przerabiają na mielonkę. Piękne. Achtung! Kapitan Krieger! Mamy pasażera na kapelę. Kurwa, kapitan Krieger. O, elo. Jak barwnie. Okej. Okay. Chwilowa amunicja ułamkowa mi się kończy, więc będzie trzeba się przerzucić na inne środki. Przerabienie na kiełbaski. No, ale... jeszcze cztery zostały. Wow. Ile skarbów, ile wszystkiego. Noże, granaty. Fajnie, że oni sobie śpią z granatami w pokoju. Znaczy, kim jestem, by oceniać. I ze złotą tacą. Okej. Okay. Surrender immediately and you will be treated.
co on do mnie rozmawia. O, reaktor. Tutaj widzę, że ktoś też ma shotguna z odłamką mi. A, peace off, boy. Nice. Czy on upuścił ten granat? O nie, oddał go mnie. Zdrastwujcie. Scheiße. Nie zdążyłem uciec. Okej. Ich bin. Woda? A, chłodzenie reaktora. Okej. Aż by się tak chciało, kurde, wrzucić śrubokręt. Pam, pam, pam. I spam. Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Aha, bo miałem wyjść do samej góry. Okej, dobra. Koniec pajacowania. Dawniej, kurde, w starych strzelankach dało się zeskoczyć na bok. Z drabiny, w sensie. Tutaj nie mam kontroli. Tutaj blasko wychodzi tak, jak chce. Nie do pomyślenia. O, mam więcej tych pamiętników Ramony. Dobra, pieprzyć Ramonę. Uuu, a ja akurat nie mam tutaj lasera prawie w ogóle, chociaż spróbujemy. Hej, byłem szybki. Hej. Jakby to zrobić? Na pewno nie tak. Nawet nie sprawdziłem, ile miałem życia, jak tu wchodziłem. Kapitalnie. Chyba trzeba będzie wejść z granatami i z akimbo. Karabinem. Wszystko przeładowane, przeładowane. No, mam 140 życia, co do kurwy. Tam jest ten shotgun. Alles klar. Jakiś randomowy Niemiec się zawieruszył. Ej, ładowara. Będzie się działo.
Teraz sobie przyciszyłem coś. Usiadłem na guziku od tego. O, nogę mu urwało. Ej. Czy ktoś tu jeszcze się stawia? Ej, widzę kapitana, słuchajcie, tej jednostki. Panie kapitanie? Zaraz tam znajdziemy do niego dojścia. Pójdziemy na górę. No nie? Ale zaraz będzie jeszcze bardziej sztywny. To ci obiecuję. Tu są jeszcze jakieś chłopki, roztropki. Nie, tu już nikogo nie ma. Zaraz go usztywnimy jeszcze bardziej, tylko trzeba znaleźć... Ktoś się trzymał granaty na fotelu. Nie za dobrze to wygląda. A je, otwarło się, patrzcie. Podriftowałeś Ursusem. Okej. Ursus, dobra nazwa na Ursę. Swoją drogą, tam Ursę lubiłem zawsze, ale... Przerzuciłem się teraz na Cyklona. Był i... Boja numer 4 poszła. A czy ta boja nie powinna zostać przyczepiona do statku? Nie powinien być jakiś kabel? I dlaczego Blaskowicz wszystkie 4 boje odpala? Przecież wystarczy tylko jedna. I'm confused. Tak, odpaliłem kurwa całe centrum łączności. Dobra. Szymon Blaskowicz. Jedziemy z tematem. GeForce Experience to była praktycznie pierwsza rzecz, którą faktycznie testowałem. W sensie nagrywania filmików. Nie, Ursa się nie zmieści do Titana. Tak. Nuclear Cannon mają na tym ubocie. Ukradliśmy najnowocześniejszy... Let's get decryption keys. Here's the problem. There are no actual nuclear decryption keys on planet Earth. They're stored at the Nazi lunar base. You both must learn them by heart. The lunar base is as secure a facility as the Nazis have. Więc musimy wykopnąć się na Księżyc. I'll go to the moon. Never been. Caroline and I, you're putting together a plan back at HQ. Ingelach, we are here. Dobra, pora na żydowskie wynalazki i kurwa baterie atomowe. Many other songs for different places. Whoa, something's moving. You should move out of the way. Move.
wow. Oh, wow. Can you feel the earth rumbling? This entryway hasn't been used for centuries. Powiem wam, że teraz się trochę bajoszokowo czuję. I wiecie, co to jest? To jest pociąg. Oto i... Wow. There was many among us who wanted to even the balance of the war. But things happened fast. Our gatekeepers were murdered and some were exiled. We have begun to transform. Patrzcie na to. Połączenie Bioshocka, kurwa, z dwemerskimi ruinami ze Skyrima. Słuchaj, u mnie bana nie dostanie, że jesteś moderatorem. Dodam, że to jest prawdopodobnie jeden z niewielu Żydów, który biega ze swastyką na głowie. I go wyssało. Ja pierdolę. Zawsze złe. No i jesteśmy. Chyba. Dzień dobry. Pamiętam to. Trzeba będzie laserem otwierać te kulki, żeby schody zrobić. Tak. Myślę, Rocket, że oni ją sfinansowali, stary, od podstaw. Ja muszę tylko rozkminić, jak się tam dostać. O. I robi się to mniej więcej tak. Teraz mi podniosłeś pomoc. Teraz to się... Okej. Nie tak. Tu się coś... There. This is Das Yuchat prism that makes your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? Oczywiście, że tak. Up there. I will work together. Wszystko fajnie. Nie mam już prądu. Hej. Guziczek? Co robi ten guziczek? Jestem człowiekiem czynu. W górę Shimshon. Czy to się może otworzyć? Mówię, zaraz tu puszczą gaz. Nie. No i jesteśmy, słuchajcie.
Oczywiście pełno złota. Złote korony, złote wszystko. Widzicie to? Ja. Złoty robot? Ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Złote złoto, tak? I zasadniczo tutaj się zaczną ciekawe dziać rzeczy za chwilę. Jakieś kondensatory, cewki. Ale... są dwa ciekawe... to jest ciekawe, ale tego to będzie dopiero później użyte. A tutaj jest taki... taki gadżet małajat. I read you, Caroline. We have a lead on those decryption keys for the nuclear cannon. Anya, it's a troop transport train recalled from the African front. On board is the chief research scientist for Death's Head's latest generation Super Soldat program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new Super Soldat. I teraz Wyatt dostanie przypadkiem zupełnie egzoszkielet. Steal his identity and use it to permit Blaskovich to take his seat on the lunar shuttle. Once at the lunar base, you need to find the nuclear decryption keys and bring them back to Earth. Hey, when you say intercept the high-speed Nazi troop transport train, how do we do that? Best side will be the Gibraltar Bridge. Jeez, and how do we stop the train? O Boże, pamiętam tą misję. We can use this one. This is very, very powerful. Where in English you can call it, I mean, how's it? Spindly talk. You drop this in front of the train, this will stop anything. Excellent. Leave right away. That train is en route. Wow. You may want this for yourself, Captain Blaskowitz, but I'm planning on keeping it. You give that to Caroline. Tak, Caroline w końcu będzie mogła chodzić. Dzięki temu. Więc tak. Zasilany atomowy egzoszkielet. Ale to i tak jest mały chuj w porównaniu z tym, co się teraz stanie. W porównaniu z tym. Patrzcie na to. Także tego wagon wiszący z numerem 6. Tam się trzeba dostać. No i pięknie. No to lecimy z tematem. Splat. Oh well. Tutaj widzę jakieś Afrika Korps. Także tego. Pozbierajmy to, co zostało po tych dżentelmenach. A mieli jechać na przepustkę. Nie wyszło. O! Wyrzutnia rakiet. No. Jakby się jeszcze dało taką fakimbo zrobić. Za dużo wymagam, prawda? What was that? Aha.
Hej, no działa. Nigdy nie lubiłem tego mostu. Nigdy nie wiesz, gdzie stanąć. I gdzie skoczyć. I komu skoczyć. Ciężka sprawa. O nie, zacznę od nowa. To nie fair. Przynajmniej jest kolorowo, goście spadają z mostu. Dobra, jeszcze raz pomału. Dużymi literami. Aha, nabojów też nie mam. No rewelacja. Okej, jeszcze raz. To tu, to tam, rakieta. Aha. Już widzę, kto mnie tutaj wcześniej wykopał z tego wagonu. Ten przedział. W tym przedziale nie ma dla ciebie już miejsca. Ale już widzę przynajmniej, w którą stronę miałem iść i co spieprzyłem. Powinienem był wejść tutaj z powrotem i przejść przez ten wagon. I chuj. Ktoś właśnie stracił Volkswagena. Czy ja mogę to? Mogę to. Przekształcanie Sahary w zielony raj. Okej. Oni zawsze mieli świetne pomysły. O, kurwa. Popatrz, jakie to melodramatyczne. Don't let go, don't let go. Adios. Nice. Dej, gong. Rocket z twoim golfem powinno się już dawno temu stać, właśnie to co się stało z tym. Przynajmniej cieszę się, że jesteś w stanie, że tak powiem, dostrzec to. No nie. To najważniejsze. Dopóki ubezpieczenie zaliczymy, jest ok. No nie, zespałaś to raczej nie zespałam. On żyje. Dlaczego taki człowiek żyje? Wyrwałem pasta. No dobra, jeszcze nie. Serio. No dobra, nie. Ju. O, to się nazywa ogień zaporowy.
Ja mam pewien pomysł. Tu gdzieś na górze. O właśnie. Jest to. Pam pam pam. Oj fuck. Zapędziłem się. Wielka żydowska kula z Atlanty rozjebała most i wtedy. Ej, to jest legitne, ja bym to uznał. Klepnąłbym to od razu. Ej, przebija szyby opancerzone. Very nice. Ktoś coś jeszcze gdzieś. Jadę, goście. Aj. Oczywiście musiałem spaść na pysk. No dobra. Pozbieram tutaj absolutnie wszystko, ale z tym gównem chyba nie będę chodził. MG60. Dobrze, nie 500. Tak, tak, to była magiczna ręka z... za zasłony. Nie będę narzekał. Dobra, a teraz się chyba zgubiłem. A nie, nie zgubiłem się. Ptakeł. A, nie do wiary. Z tego mam nieodzowną bekę. No, Blaskowicz leci na księżyc. Osiągnięto limit. To ciekawe. Jakieś rakiety. Celownik do... O mamo. To jest fajny celownik w sumie. To jest taki... Ale nie wiem jak go nazwać, niby holograficzny. No nie jest to taki, to jest nietuzinkowy dosyć sprzęt mi się trafił. O, o. I się rozładował. Patrzcie, coś mu tam CPR napierdziela. Okej. Okay. Jest mały problem, nie mam baterii do lasera. O nie, on się trochę ładuje sam z siebie w sumie. Au. Jaki burdel. To było blisko. Okej. Okay. Próbuję podnieść kolegę. On się już nie podniesie. O nie, 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 nie. Pieprzę was wszystkich. Blasko, ja ciebie bardzo proszę. Ty mnie nie uruchamiaj.
Bo ja mam dzisiaj wrażliwe nerwy. On przeżył. Nie mam pytań. I shit.com. To nie było zamierzone, ale... Ktoś jeszcze? No. Cieszę się, że się rozumiemy. Była rakieta. Oho. Widzę, że komitet powitalny jeszcze się nie skończył. Masakra. Nie. Dobra, pieprzyć to. Z KM-u. Nie było szans. Można było spróbować ze snajperki gdzieś tam z daleka. Ale prawdę mówiąc, zbliżamy się już tak moimi kroczkami w stronę końca gry, więc teraz już będzie tylko trudniej. Jest ten most, potem jest księżyc, a potem jest kwatera główna trupiej główki. No i ponownie podładować laser. Jak to już koniec? Co tu się stało? Co to miało być? Tak się nie bawimy. Parówkowym skrytożercom mówimy kategoryczne nie. Aha. Gdzieś tu był jeszcze jeden ten Amiga 60, a jest. Tak, ciastku, u nas też jest tak duszno jak w murzyńskiej chatce z gówna. Nie no, mnie nie przepraszaj.
Widzę cię. Nie mam lepszej rakiety. I przede wszystkim mi trafiam. Fala gorąca w całej Europie. No to ciekawe. Ej, znalazłem złotego królika. Kiwik. Ale dobra, do rzeczy. Au. Coś tam do mnie wali z góry. No nie gadaj, że mają ciężki sprzęt, naprawdę nie zauważyłem. Co tu się właśnie stało? Francuzi nie przyzwyczajeni do takich upałów. 40 stopni u nich to pewnie mordęga jakaś. Powiem wam, że u nas też jutro na szczęście ma być chłodniej. Chwała Bogu. Bo będzie ostre wynoszenie mebli. Naprawdę się cieszę, że temperatura spadnie do jakichś w miarę ludzkich standardów. Ale nie wiem, jak długo to potrwa, prawdę mówiąc. Ja pierniczę, co się dzieje. Nie przeżyję tego. A miało być tak pięknie. Tu wstaw mema z Rogue One. We were so close. Znowu tutaj. Nie. Okej. Pierwszy raz. Orła w asfalcie? Nie, jeszcze nie dane mi było. Ciekaw, czy wyjdę z tego mostu żywy. Pokażę. I to chyba tyle, wziął i umarł. Nie, to jest puste. O matko. Nic sobie nie połamałeś w czasie gimbazy? To trochę smutno w sumie. Nie, w sumie ja też nie. Ale jeden z nas miał pęknięte żebro, pamiętam. Jeden.
drugi. Jakoś tak spokojnie od razu bez tego typa nad głową. Ze Flammenwerfer. Udało się, autosave. Jej. Jesteśmy względnie dalej. Aha. Nie no, fajnie. Problematyczne. Jakieś rakiety? Jedna. Musi wystarczyć. Wow. Bueno. Mam naprawdę mało życia. Jeszcze mam mniej życia. Ktoś tu zatańczył breakdance'a. Idźmy dalej. Aha, już wiem, gdzie jestem. Stąd do mnie pruli. Wytniemy sobie kilka dziurek. O, apteczka, pięknie. No serio. Tutaj nie wiedzą jeszcze. Ups. Tego nie przewidziałem. Übersoldaten ma dość. Osiągnięto limit. Muzyczka mi się tutaj podoba, taka trochę ma zefektowa, muszę powiedzieć. O, moment. To jest zamknięte. Oni chyba nie wiedzieli, że ja idę tędy. Nie potrzebuję tego. Ale wiem, że te CKM-y właśnie też się da ładować z tych.
No. Tak, nawet. Jeszcze. Więcej was matka nie miała. Tutaj powinienem iść. Tu nie wejdę. Brakujące istotne elementy. Okej. Lasko. O kur... Matko i córko. To jest kolejna rzecz, której nie rozumiem. Nie mógł Wyatt tam po prostu podlecieć helikopterem? Lokomotywa wisi. No i żyje dalej. O. Chyba powinienem był wysiąść. Zostało nam jeszcze 15 minut. Mam nadzieję, że zdążymy zejść z tego mostu do tego czasu. Postrzelać odrobinę. Tak, przeczyścić odrobinkę. I pora się brać do roboty. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Chyba nie strzelisz rakietą do bezbronnego. Idzie się skończyć. Zepsuł mi się nadgarstek. Okej. Serio. To nie było miłe. Powinienem zacząć z tymi shotgunami. No, niestety. Tutaj właśnie się pojawił ten najgorszy rodzaj, czyli ci opancerzeni z wyrzutniami rakiet. O ile jeszcze tych takich übersoldaten jestem w stanie jakoś przetrawić, tak tych sukinsynów nienawidzę. I patrz, i teraz nagle go tutaj nie ma, nie? W ogóle co?
I patrz, pakujesz w to miliard śrutów i chuj, nic się nie dzieje. Może spróbujmy z tym. Jest ten właściwy wagon. O, szlak. Ja pierdykam. Widzicie to? Pakujesz w gościa nieziemską ilość amunicji. Nic sobie z tego nie robię. Wow. Absolutnie niedorzeczne. Gdzie jest nasz naukowiec? A, no tak, wagon numer 6. Tu przypomina mi się Uncharted. Zlokalizowany naukowiec. Hop, hop. Hop. Dotarliśmy. Patrzcie na to. Patrzcie, jaki Blaskowicz. Lecimy na księżyc. Przypomniałem mi trochę tego, Tila Schweigerta. Obozy pracy planowane na Księżycu. Mają rozmach, tyle wam powiem. Tutaj to tak te konsole i to wszystko takie trochę falloutowe. A tak, tu mam być grzeczny i nie zabijać. Patrzcie, Cutlass Black. Wersja alfa. Jeszcze zanim przenieśli go do gry, tak wyglądał. Nie? To który to? Cutlass White, a tak. W tym przypadku zdecydowanie tak. Lol. Gratuluję awansu, bla bla bla. Komora dekontaminacyjna.
A, płytka w mojej głowie. To jest niezła beka, jak mi wszyscy teraz tutaj będą salutować. Baczność. Niech sobie nie myślą, że im wszystko wolno. A, tam. Tu gdzieś jest moja walizeczka. Caroline, Anya, do you read? Well, I'm on the motherfucking moon. I'm on the motherfucking moon. I will clean it out with soap. Now, Blazkowicz, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot. Across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. I'm on the motherfucking moon. The spacesuits are kept by the airlock. Your best chance to reach them is first go through the crew quarters, then onwards through the laboratories. Okay. Pierwsze co trzeba zrobić, dorwać złotą laskę. Czy ja mogę przejść przez tą skrzynkę? Na pewno nie mogę. Ale ulepszenie pancerza nie pogardzę. Szajs. No nie za dobrze, muszę wam powiedzieć. W ogóle to nie tak miało być, tam się trzeba było tym laserem wyciąć z... Była taka krata. Ale po kolei. I teraz tak. Jeszcze raz. Ulepszenie pancerza. A, już wzięte. Okej. I zamiast tam próbować się przedrzeć przez tych typów, trzeba wyjść tędy. Noże i kilka innych rzeczy. No. To jeszcze jest ciekawiej. Tu można... No nie jest fajnie. Gdzie on jest? A. Hej. I teraz oto mamy karabin laserowy. Można je nawet dual nosić. Dobra, starczy tego na dzisiaj. Dotarliśmy oto na księżyc, więc jesteśmy coraz bliżej końca pierwszej części. Więc myślę, że całkiem produktywny wieczór. Ja was mogę tylko zaprosić na następny stream.
z mojej strony. A na chwilę obecną muszę wam życzyć dobrego wieczoru. No nie wiem, czy taka good, ale zobaczymy, przekonamy się. Odpocznijcie, odeśpijcie. Weekend można uznać za rozpoczęty. Nie dla wszystkich, ale dla niektórych. I zapoznajcie się, proszę, z kafelkami pod streamem. Jeśli uważacie, że macie odpowiedni stan umysłu, gorąco zachęcam do dołączenia do naszego Discorda, by pogadać na tematy różne, pograć w coś. Także naprawdę gorąco zachęcam. A ja się z wami już żegnam dzisiaj. Dobrej nocy, trzymajcie się, pa.